Mam się stresować? No, no Czy... druga pytanie. A ty tu masz jakąś kartkę całą pytań? Kartka of shame. Nie zaglądamy. Nie, no to teraz to się stresuje. Co, zaczynamy? No. Drugi sezon? No. Tak? No. Dzień dobry, Ale... dzień dobry w drugim sezonie podcastu Projekt Pies w nowym naszym studiu. No i nie wiadomo, czy ten drugi sezon będzie miał więcej niż jeden odcinek, bo jak ty mnie tak chcesz odpytywać teraz w nowym eee, sezonie, róż... to ja nie wiem. Ciebie chcę odpytywać, może gości odpytywać, zmieniamy nieco formułę. Wylatujesz z podcastu? Wyrzucasz mnie? Nie, dzisiaj jesteś. Jesteś. W pierwszym zobaczymy, jak się spiszesz. Pewnie na próbę, że próbny podcast to możesz być, a potem jak je wywalisz. Jak próbna kolacja u Sheldonów. Więc Udam, drugi sezon, odcinek pierwszy i temat, jak zostać psim behawiorystą. Behawiorystką, uh -huh. trenerem. I tu będziemy cię przepytywać. Zacznijmy od pierwszego pytania. Właśnie widzisz sam tytuł to na napatoczył to pytanie. Jaka jest różnica między behawiorystką a trenerką? Behawiorystą a trenerem. No właśnie. No to nie jest w żaden sposób jakoś tam unormowane. To tak na dobrą sprawę możesz się nazywać jak chcesz, więc ja mogę podać taką moją definicję, albo taką wydaje mi się, taką najszerzej rozumianą, że behawiorysta to jest ktoś, to może inaczej trener czy instruktor, to jest ktoś, kto zajmuje się zachowaniem psa i nauczeniem go konkretnych komend, mhm. a jakby behawiorysta jest takim szerszym pojęciem i może pomóc też w temacie jakichś takich problemów właśnie behawioralnych, czyli problemów związanych z zachowaniem psa z lękiem, z agresją, z jakimiś problemami dotyczącymi, nie wiem, takich emocji, którym nie jesteśmy w stanie na samym początku znaleźć ich przyczynę i się zastanawiamy dlaczego pies się tak zachowuje, bo na przykład niszczy mieszkanie, albo oszczekuje inne psy, albo czegoś się bardzo boi, albo gdzieś nie chce pójść. Więc jakby Troszkę tak, żeby hawiarysta ma szerszą wiedzę, szersze tak? Kompetencje. Trosz szersze kompetencje, szerszą wiedzę. Właśnie to, co wspomniałeś, może tu od razu wyjaśnijmy, że faktycznie zawód psiego trenera, behawiorysty nie jest w Polsce jakkolwiek normowany. Nie jest. I to e... dotyczy czy nazewnictwa, i... czy właśnie wykształcenia w tym kierunku. W żaden sposób nie jest to Czyli unormowane. Czyli każdy może nazwać się trenerem. Tak. A to na co? O, właśnie widzisz, to jest ciekawe. Na co mhm. potencjalni kursanci, klienci, którzy chcą skorzystać z usług trenera, behawiorysty, szkoły dla psów, na co powinni zwrócić uwagę? Co powinno być takim? No bo wiesz, jak coś nie jest unormowane, no wiadomo, lekarz no, chyba że idziesz do Znachora, no lekarz jest mhm. jakoś, e, musiał zdobyć wykształcenie, zdać jakieś egzaminy i tak mhm. dalej. Natomiast tu musieliby czymś się jednak kierować, tak, żeby odsiać trochę. Okej, okay. no a pytasz o kontakt taki bezpośredni, czy taki kontakt na zasadzie research dopiero robię? No, research. Na, 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 no. research. Research robię. Skoro ten zawód nie jest nijak normowany, to chciałbym się dowiedzieć, jak dobrze wybrać, mhm. na co zwrócić uwagę. Jakieś okay. takie. No to jeżeli ja bym robiła research, to najpierw bym zwróciła uwagę na to, co jest pokazane no, wtedy w sieci. No bo umówmy się teraz, szukamy w sieci. No, od tego e, zaczynamy, tak. Czyli jakie psy szkolą. To widać na zdjęciach, tak? No bo jeżeli są szkoły, na przykład, które szkolą tylko bordery i tam dużo na zdjęciach jest, powiedzmy, nie wiem, Frisbee to agility, no to gdzieś tam mi się pojawia w głowie, że oni się na przykład specjalizują bardziej w sportach. Okay. E, czy szkolą na przykład tylko owczarki niemieckie i to jest temat bardziej obrony? Czy po prostu jest jakby szkoła, nazwijmy to dla każdego, dla takiego pieska domowego, no i wtedy w zależności od tego, czego szukam, no to pod tym. Kątem wybieram. wybieram tak. Druga kwestia, no jakimi metodami pracują? No bo to też widać w opisach i to też widać na zdjęciach. Czyli jeżeli mam, nie wiem, salkę pełną super zabawek dla szczeniaczków, takie pozytywne emocje. No, no to, to może... już wiemy, że będzie fajny klimat tak. i będziemy się bawić z pieskiem, nie? Tak, no i wiemy, że to będzie jakby dotyczyło na przykład bardziej szczeniaków, bo idziemy w stronę psiego przedszkola. Jak mam dużo zdjęć na przykład tylko z placu, no to spodziewam się, że oni szkolą tylko na placu, na przykład tylko duże psy, no bo w zimie nie wyobrażam sobie ze szczeniakami jeszcze z jakąś tam, nie wiem, cienką sierścią bez podszerska pracować sobie godzinę czy dwie wtedy, kiedy jest mróz. No niektóre psy tego albo większość szczeniaczków tego raczej nie zniesie. Więc jakby pod tym kierunkiem już szukam, no i dochodzimy do tak zwanych metod pracy, bo ich jest masę, więc jakby eliminuję to, czego nie chcę. Oho. Metody są różne. Niektórzy... No czyli w naszym pewnie wypadku to, co zawsze powtarzamy, nie lubimy awersji. Tak. Czyli my my stosują... awersję wtedy skreślamy. Dokładnie. No bo to jest takie jakby dwa główne nurty. Tak jak mówię, metod jest wiele, ale dwa główne nurty są takie, że albo stosujemy pozytywne metody, czyli tak jakby nagradzamy, albo stosujemy awersyjne metody, czyli na przykład karamy psa za jakieś zachowanie, na przykład stosujemy jakiś bodziec w postaci, nie wiem, kolczatki. No to mm -hmm. jakby znowu wybieram, która strona to, mi bardziej co odpowiada. Okej. Okay. Dobra, a jak kompetencje? No właśnie. Trenera sprawdzić. No, no i to Na co zwrócić uwagę? Mm -hmm. O może tak. No bo to co wcześniej powiedziałam, to jest jakby taki pierwszy rzut. Nie tak. To to, to, to. No no tak, no to co, też... co co czujemy, Ja nie? uważam, że musisz takie trochę poczuć flow, nie? Czyli albo ci ktoś pasuje z tych opisów, zdjęć, tego jak, w jaki sposób siebie przez Przedstawia albo nie. Mhm. Ja bym poszła w tą opcję, że jak mi ktoś nie pasuje, a nawet nie potrafię wyjaśnić sobie dlaczego, to ja bym dalej się To tak, nie. To bym nawet nie do, doszukiwała się dalej kompetencji. No bo ja uważam, że tutaj akurat do tego pewnie później dojdziemy, ale bardziej taki trener, behawiorysta pracuje z nami, a nie z psem. Więc to my musimy z nim mieć taką fajną no To my fajną też zawsze w naszej relacje. szkole faktycznie powtarzamy, że e, szkolimy ludzi, jak uczyć Dokładnie. psy, a nie na odwrót, tak? Dokładnie, więc jakby tutaj y, moim zdaniem takie hasło a nieważne, czy ja trenera albo trenerkę lubię, czy nie, ważne, żeby wyszkolił mi psa, moim zdaniem się nie sprawdzi. Więc... No moim zdaniem też nie, to faktycznie nie ma, nie ma, nie, nie ma sensu. No, praca z psami, w ogóle życie z psami ma być fanem, a nie, a nie jakąś taką drogą drogą przez, przez mękę. No okej, okay, dobra, Czu, czujemy flow, nie czujemy flow, okej. Okay. No i teraz sprawdzamy kompetencje. kompetencje. No i jak się na tym nie znamy? To nie wiemy nic, bo dyplomów może być 3 miliony. Dyplomy, znaczy ja, jak, no tak jak my szukamy na przykład pracowników, tak? No to ja wiadomo, mm. że będę patrzyła na te kursy szkolenia, No my je ja troszkę inaczej znamy i odsiejemy sobie. No bo mi nazwiska coś powiedzą. No powiedz, umówmy się, że jakieś dyplomy musi ktoś mieć. Tak, no, znaczy dyplomy. Nie musi mieć dyplomu, ale musi mi udowodnić, skąd zdobył tą wiedzę, od kogo zdobył tą wiedzę. No bo jeżeli ktoś jest takim totalnym, totalnym samoukiem, No nie, nie wiem, nie zamierzam. się da. No właśnie. Może dzisiaj no, no Może się trochę tylko, się da, ale. To trwa bardzo, 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 bardzo długo, więc lepiej pójść od razu do osoby, która już pewne kwestie ma za sobą. I wie, co działa, co nie działa, jakie błędy potencjalnie można popełnić, jakby ta nauka idzie trochę szybciej. Natomiast no to my wiemy. A jak ktoś jakby nie siedzi w branży psiarskiej, no to okej, okay, jakieś tam dyplomy są, coś można sobie sprawdzić, ale ja bym raczej poszła w opcję po pierwsze opinie, a po drugie polecenia. No to jest, to jest, to jest słuszny trop, bo faktycznie dzisiaj. Yy... Mamy dużo miejsc, gdzie tą opinię idzie wyrazić, i mamy też. gdzie można zapytać. Zapytać, tylko, tak, no bo psów jest mnóstwo. Tak, tylko ja bym uważała na opinię typu polecam. Jeżeli no, mam No, Troszkę jakiś może szerszy opis. No nie? właśnie, no bo jeśli mam znajomego i ktoś był, nie, i mówi, tak, tak, super, polecam, to ja bym zapytała, a jak wyglądały zajęcia, a co robiliście, czego pies się nauczył, jakie podejście miała instruktorka albo instruktor? No bo to, że naszemu znajomemu coś odpowiadało, to wcale nie oznacza, że będzie nam odpowiadać. Więc ja bym po prostu z tego wyciągnęła coś dla siebie. Okay. Pytała, jak to wyglądało. Dobra, a widzisz, zboczyliśmy z tematu. Prowadzący wkracza aktywnie, to powiedz nam teraz tak, skąd pomysł na zostanie behawiorystką, trenerką. Tylko nie mów, że od dziecka miałaś psy, bo jak. to nie przejdzie. Jak. Dlaczego? Trochę tak było. No ja wiem, że to ja jest. Musisz takie na nie klefane. musisz trochę rozwinąć. Tak musisz rozwinąć. Zawsze były psy, zawsze były zwierzęta. Yy, I pamiętam do tej pory, jak miałam jeszcze takiego malutkiego kundelka. Miał na imię Bursztyn. Bursztyn? On wyglądał trochę jak taki przerośnięty jack, tylko całe rudy. I miał taki krótki ogonek yy, i pamiętam, jak ja mu robiłam w mieszkaniu takie tory przez szkód i go właśnie uczyłam jakiegoś skakania przez yy, hula-hop, szczekania na komendę. Notabene go nauczyłam nie wpuszczania Krystiana do pokoju. Brata twojego. Siedział na kanapie ze mną pies i jak Krystian wchodził do mieszkania, to ja mu mówiłam, atakuj. I on Czyli... biegł i go oszczekiwał. Od dziecka miałaś głupie pomysły. Tak, no dzieckiem byłam, więc generalnie nie było to na mój drzesze. Znaczy wiadomo, że to nie miało żadnego podłoża mm, jakby agresji. Bardziej chodziło o to, że pies dobiegał do niego i go oszczekiwał, co mnie bardzo, bardzo bawiło, a Krystian się wkurzał. Natomiast y, takie miałam pomysły i jakby sama na to wpadłam, że no, jak wezmę parówkę do ręki i pokażę psu, o co mi chodzi, to on zaczyna kumać i chce to robić. No i później ten pomysł gdzieś tam... Znaczy pomysł. To nawet nie był żaden pomysł, żeby coś w tym robić zawodowo, bo umówmy się. Uznajmy, że nie wyglądam, ale jak ja byłam dzieckiem, to nie było czegoś takiego jak szkolenie psów. Takich nie było, zwykłych. no. Psy biegały po osiedlu. No, by szkolili tylko psy służby, służby tego tak. typu rzeczy, nie? No tego nie było, więc jakby taki zawód, trochę tak jakby by ktoś mnie zapytał, czy od dziecka, znaczy nie mnie, bo ja nie jestem, ale taki youtuber z pełny, pełną gębą, jakby ktoś go zapytał, czy od dziecka chciałeś być, być youtuberem? Jak nie było youtuba, no, no tak no, właśnie, no nie to nie jest najlepsze, się tego najlepsze pytanie, czy dało się wymyślić ten, czy, czy myślałeś, żeby zostać youtuberem, jak byłeś w szkole średniej? Pytają 30-letniego youtubera, on był w szkole średniej, to youtuba nie było. A później były na nim głupie filmiki, więc. No, jak? no właśnie, dokładnie tak. Więc generalnie, nazwijmy to, od zawsze miałam psy. Potem, jak w ferworze pracy i studiów, nie miałam czasu na psa. I świadomie podejmowałam tą decyzję, że nie mogę mieć psa. Mieszkałam wtedy już nie z rodzicami, więc w domu rodzinnym, jakby. Psiaki nadal były, natomiast tu nie mogłam mieć psa, i bardzo, bardzo, bardzo mi tego brakowało. I długo, długo nie mogłam. I w końcu, no bo najpierw zaczął się temat, yy, jakby sklepiku zoologicznego, gdzieś tak. mi się pojawił taki pomysł, że może w tą stronę pójść, i że to by był moment, w którym mogłabym mieć psa, bo jakbym miała. Dodajmy, że miałaś oryginalny sklepik, bo to był sklepik tylko dla psa i kota. No bo uznałam, że tylko taki... to, na czym się znam. Fajny pomysł, A fajny koty patent. też miałam. Yy, więc jakby kot i pies zawsze mi był gdzieś tam bliski, psy bardziej niż koty. Natomiast bardzo mocno się wtedy w to wkręciłam i tak sobie pomyślałam, że jak będę mogła być jakby u siebie w pracy, no to będę mogła tak regulować sobie ten czas pracy, że będę miała czas na psa. Okej. Okay. I pojawił się Sneakers. I no właśnie nie, bo to jakby ja się prawie rok hmm. do tego przygotowywałam. <laughs> I teraz uwaga dla wszystkich osób, które mówią ja od zawsze miałam psa, ja wiem. No ja też od zawsze miałam psa. I nie wiesz. I nie wiedziałeś. Właśnie podeszłam do tego, że być może nie wiem. Zaczęłam czytać, zaczęłam się uczyć, zaczęłam oglądać, przygotowywać się, zastanawiać jaką rasę to było gdzieś tam połączone z tym tematem sklepu dla psów i dla kotów. Więc ja bardzo, bardzo długo się do tego przygotowywałam. Tak się stresowałam, no bo to miał być pierwszy taki pies, mój tylko, mój i nikt więcej by nie był za niego odpowiedzialny tylko ja. A później napotoczyłem się ja. No, potem też się przyczepiłem. Ciebie i psa. I już nie jesteś tylko ty odpowiedzialna za psa, jesteśmy razem odpowiedzialni Gadam za psa. Się. No ale tak to mniej więcej się potoczyło, że zaczęłam chłonąć tą wiedzę. I zaczęło mnie to jarać, zaczęło mnie to interesować. Zaczęłam wszystko na Snickersie potem testować i na psach znajomych. I w ogóle zaczęłam wtedy, no bo pierwsze co to, to pomyślałam, że muszę ze Snickersem gdzieś pójść na szkolenie, oczywiście, żeby on był taki właśnie, no bo miał to być duży pies, umówmy się, ja mam metr 60. 35-40 kg psa versus metr m, to od razu sobie zdawałam sprawę z tego, że nie może być to pies, który mnie wytarga na smyczy, bo sobie z nim nie dam rady. Więc już planowałam szkolenia, ale zanim myśmy poszli w ogóle na jakieś szkolenie, to mi się już wydawało, że yy, dość sporo na ten temat wiem i będę w stanie sama na nim pewne rzeczy przećwiczyć. I jak on miał 3 miesiące, to mnie ludzie na spacerach zaczepiali. Yy, gdzie byłam na szkoleniu z psem, że on jest taki grzeczny? Jak ja to zrobiłam. No bo do dzisiaj nie umówmy się, że labek nieskaczący po ludziach, i umiejący usiąść, i stojący, sobie, i tylko merdający ogonem, robi wrażenie. Robi wrażenie, tak. No bo ludzie no. kojarzą labki jednak Nawet takie wczoraj spo... diabełek. Z wczoraj spotkaliśmy taką panią, nie? Córka tak. spytała, czy może pogłaskać. Snickers. córka, córeczka bo córeczka, słyszę, snickers dziewczynka miałam... podszedł dziewczynka pogłoska, czy tam się cofnęła a pani powiedziała, jaki grzeczny i nie skacze <słuch> tak, no więc już wtedy zaczęli mnie ludzie zaczepiać i gdzie pani wyszkoliła psa I ja mówię, że nigdzie, że sama, bo to jeszcze było przed szkoleniem jakimkolwiek, przed nawet, nawet psim przedszkolem, bo dopiero gdzieś tam się rozglądałam a on sporo umiał jak na trzy miesiące bo on potrafił rozpędzony, jak mu krzyknęłam stój, on się zatrzymywał, nie? więc przy 3 miesięcznym szczeniakom to było sporo no, i dopiero mi się tak ding, pojawiło, jak mnie sąsiedzi. A pani mi pomoże z pieskiem? No, i tak jednej osobie pomogłam, drugiej osobie pomogłam. No, i doszłam do szanowisku, że trzeba Szkolimy. pójść w tą opcję i trochę się. A ty, jak jesteśmy przy tym temacie i tym, jak mówiłaś, że byłaś ze sneakersem też, czy wybierałaś szkolenia, to jakie kursy, szkolenia, seminaria, szkoły. Mógłby wybrać ktoś, kto chce zostać behawiorystką, behawiorystą, trenerem. Ale jakie ja polecam, tak no stricte? Jakie ty byś stricte poleciła, albo czym się, czym się kierować, albo, albo czego unikać? No właśnie, no to ym, powiem tak, że no dużo się zmieniło. Znowu, no bo minęło ile? 6 lat? siedem prawie. Jak ja się uczyłam, znaczy uczyłam, zaczynałam się uczyć, bo to też jest taki zawód, że trzeba się ciągle dokształcać. Umówmy się. No, troszkę też i, i, i wiedza, i, i tak jakby doświadczenie. Bo to jest dobrze... uwaga: teraz idzie porównanie. To jest trochę jak u fryzjerki. Ty znasz chyba trochę temat fryzjerstwa? co? <śmum> aha, <śmum> Taki aha, pocisk. Aha, aha. To jest trochę jak z fryzjerem. Możesz mieć jakby warsztat i takie podstawowe techniki strzyżenia, A ale znacz... dochodzą ale... jakieś trendy. Ciągle yy... się zmienia, Nowości, nowe farby, kosmetyki, tak. nowe usługi. Więc, jakby fryzjer, który jest wyedukowany 10-15 lat temu, jeżeli nic z tym tematem nie zrobi, no choćby ten fakt, jak u nas w szkole widzimy zabawki, jak się zmieniają, to jak szukamy, tak. kupujemy, no. jakie nowe przy rzeczy. Przy takich by się powiedziało po... prozaicznych rzeczach, nie? Przy prozaicznych rzeczach plus, nie wiem, gry logiczne dla psów takie, że no przecież kiedyś tego nie było, no, no umówmy się, to był jakiś było. taki rarytas. Teraz gry logiczne nawet czasami idzie kupić w, w zwykłym markecie, w promocji tak. i... No, i jest dużo i trzeba właśnie się rozwijać. Zresztą wiemy to doskonale, jak co miesiąc dokupujesz do naszej szkoły rzeczy, no bo ja lubię sobie burzować po sklepach. Kursanci też lubią. Tak. Natomiast wracając I do tematu. Właśnie. Dlaczego o tym mówię? No, bo te pierwsze kursy, które ja robiłam, to znowu one były dawno, dawno temu i ja bardzo chciałam iść na studia związane z behawiorystyką. A nie było wtedy czegoś takiego, a teraz już są: studia stacjonarne, pierwszy stopień, drugi stopień, jakieś y, podyplomowe też w tym kierunku. Wiem, że są nawet takie wyspecjalizowane, że tylko kot, no bo umówmy się, behawioryzm zwierzęcy nie dotyczy tylko psów. To nam się jakby tak kojarzy, na no bo Ale tak to, to idzie z psem. proste opowiedzieć, czy historię, jak byliśmy e, ostatnio w, e, pod koniec lata, w Zow we Wrocławiu, tak? O, no. Jezu, tak. jak pięknie szkolili. Uchadki. Uchadki, Uchatki. Uchatki, właśnie, no. behawioryści Takie trening tre... medyczny pokazywali. Tak, pokazywali, yy, i tłumaczyli bardzo fajnie, też, nie? Dla Super, nas to było tak, jakby oczywiste. Ale tam dla ludzi widać też, że nie rozumieli, ale, ale super się na to patrzy. I tam I jak powiedzieli właśnie... jedną bardzo ważną rzecz, że trening uchadki trwa tyle, ile uchadka chce pracować. Tak, po i, mówili, i ona kończyli, nie chce to dnia wraca i. i dostaje nagrodę ten, na końcu i, jedną do i ma Plus stopuj. to, co powiedziałaś, bardzo ważne, bo to się kojarzy ludziom ze sztuczkami, tego typu rzeczami, a oni mówili, że to jest też trening medyczny po, co? Tak. po to, żeby. No, Podobnie jak z psem, żeby dał się dotknąć, jeśli trzeba, po łapach, dał się za. Zaopatrzyć, to jest takie fachowe, medyczne. Zaopatrzyć, ale, no, ale to tak medycznie. Opatrzyć, plus tam oni robili takie też chyba rehabilitacyjne, nie, mm -hmm. też rzeczy typu właśnie, żeby tu sobie trochę poruszała, miała ruch i tak dalej. Zresztą nie? powiem tak, ja jestem trochę jakkolwiek to zabrzmi, fanką zo, dlatego, bo lubię patrzeć w jaki sposób to się rozwija, w jaką stronę to idzie, bo kiedyś zo kojarzyło się z, z tym, klatkami. że złapaliśmy zwierzę, zamknęliśmy je w klatce i teraz możemy na nie patrzeć. Teraz zoma często taką tendencję do tego, że oni gdzieś tam te zwierzaki po prostu ratują i one nie są w stanie żyć, żyć na wolności. Same, rozbudowywują no, te wybiegi. Tak, dbają o komfort zwierzęcia, czyli czasami po prostu na tym wybiegu tego zwierzaka nie jesteśmy w stanie nawet dojrzeć, bo to no. on ma się czuć komfortowy, a nie my. Wiadomo, że to nie jest to samo, co zwierzę na wolności, umówmy się, ale już sama kwestia. Tego, że te zwierzaki zaczynają się rozmnażać, same w świadczy o tym, że one się całkiem nieźle tam czują. No i właśnie, a propos tych pokazów, bo ja jeszcze za dziecka pamiętam takie pokazy, właśnie gdzieś z, z fokami, głównie to były foki, które miały na celu właśnie sztuczkowanie i koniec, kropka. A mhm. tutaj y, ten pokaz, oni na samym początku powiedzieli, że proszę się nie spodziewać, bo nie wiadomo, co uchacują. Co będzie, dzisiaj... będą chciały dzisiaj, tak. dzisiaj robić, tak? I nie można wywierać presji, natomiast głównie ten trening właśnie dotyczy treningu medycznego. I, I dlatego ja moim kursantom też często kojarzę, nie kojarzę tylko tłumaczę, bo oni tak pytają, a ja nie potrzebuję, żeby pies był cyrkowcem. On tam nie musi się obracać, on nie musi podawać łapy. On... Ale to wszystko jest potrzebne. Właśnie, po pierwsze, niech poda łapka, niech się przyzwyczai do dotyku łapy. Po drugie, żeby pies jakby uczył się samego schematu, Procesu nauki, procesu ćwiczenia i miał z tego fan. Więc jakby to wszystko jest ze sobą powiązane, to jest temat na inny podcast, że tak powiem. Ale to mnie tak właśnie urzekło, że oni do tego podeszli w taki sposób, że okej, okay, dla nas to było widowiskowe, dla widowni, a oni z jakiegoś konkretnego Mego powodu, powodu to robili uczyli. i fajnie to tłumaczyli. Więc na pewno pozdrawiamy we Wrocławiu tak. i e, treserów uchatek. Dokładnie. Natomiast... Treserów, trenerów. trenerów. Treserów, trenerów. No ja nie kojarzy. lubię tego nie. słowa, ale. Umówmy się, nie denerwujcie się, jak ktoś powie, że jesteście właścicielem psa, treserem, a nie trenerem, i, bo to nazywacie. No to jest taka troszkę znaczenia. semantyka, no nie czepiajmy się. No. Nie. Jeżeli, jeżeli ktoś traktuje psiaka jak członka rodziny, a użyje słowa właściciel, no. to chyba lepiej niż jak ktoś jest opiekunem, a traktuje no psa źle. I się tylko nazywa opiekunem, bo to jest teraz takie ładne, modne słowo. Natomiast wracając do tematu, dlatego teraz wiem, że są studia behawiorystyczne. Jest bardzo, bardzo dużo kursów, bardzo dużo szkoleń, nie tylko stacjonarnych, online, bardzo dużo książek, takich wręcz bym powiedziała, naukowych, nowych, tłumaczonych na język polski, bo też ja miałam duży problem z tym, żeby dostać taką literaturę sensowną, ale jednak przetłumaczałam no, na język polski, no bo nie ukrywam, że z angielskim przy takich bardzo naukowych określeniach, no to bym nie podała więc teraz dużo rzeczy się zmieniło natomiast na co ja bym głównie zwróciła uwagę no na pewno jeden kurs nie załatwia wszystkiego to, to nie, ma, nie ma się co liczyć, że jakby jeden kurs i koniec natomiast dobrze by było, żeby ten pierwszy kurs wybrać jako taki kurs podstawowy który nam da bardzo mocne podwaliny do tego, żeby dalej można było korzystać z innych kursów, seminariów i tak dalej i żeby to mhm. się udało no to dwa słowa, teoria i praktyka i to od podstaw Czyli wybieramy taki kurs, gdzie możemy widzieć się z kimś twarzą w twarz i możemy pracować przy specjaliście z psem. Jakby to musi być powiązane. To musi być tak, że tutaj przerabiamy sobie teorię, natomiast następnie pokazujemy to wszystko w praktyce na psie. Jeżeli nie ma teorii z, ze zwierzęciem, no to nie uważam, żeby ten kurs praktyki. był. Praktyki ze zwierzęciem nie uważam, żeby ten kurs był w jakikolwiek sposób wystarczający. Później teoria może być jakby takim dopełnieniem pewnych rzeczy, że już mam podstawy i jeszcze bym się chciała o tej metodzie dowiedzieć, o tej dowiedzieć i o tej dowiedzieć. No to wtedy tak. A przy okazji zachęcam też osoby, które jeszcze nie wiedzą, w którą stronę pójdą. Czy to instruktora, behawiorysty, jakiegoś sportowca psiego. I żeby sobie poczytały, sprawdziły, posłuchały, poszły na szkolenia z różnych metod, nawet tych, które potencjalnie też tak robiłam. Że jeżeli z góry mi się wydawało, że ta metoda nie będzie dla mnie odpowiednia, to i tak wolałam o tym posłuchać i się nauczyć, żeby się upewnić, czy jest dla mnie nieodpowiednia, dlaczego jest dla mnie nieodpowiednia i jaką mogę mieć alternatywę. Okej, okay. wspomniałaś o szkołach, że już są. Co to są za szkoły i jakie kierunki? Studia? to zależy jakie miasto, no ale to są już uczelnie po prostu, okay. uczelnie i prywatne na no, państwowych też są już takie kierunki z różnymi specjalizacjami ale już od, nie wiem, dwóch czy trzech lat pojawiają się faktycznie te kierunki studiów stricte Okej. Okay, czyli z studia a szkoły średnie, no to jeszcze nie też gdzieś tam idziemy ogólnie natomiast na studiach, też... no raczej mówimy o teorii o teorii tam no, tak. bardzo mało jest zajęć praktycznych, ewentualnie jakieś praktyki są na przykład wymagane, ale to jakby trzeba sobie samemu załatwić. No bo tutaj też. No się y zaczynają, schody. My, to zaraz jeszcze do tego wrócimy, natomiast nawiązując do Twojej wcześniejszej wypowiedzi, my, jako szkoła, która bardzo prężnie i silnie sprzedaje sześć swoich kursów online, <śm> musimy wyjaśnić to, co wcześniej powiedziałeś, że jest zasadnicza różnica, że da się wyszkolić psa. Z kursu online. Tak. Ale co innego, wyszkolić, nauczyć trenera behawiorystę online. To już jest za krok dalej i za skomplikowany temat. Tak? Moim zdaniem kursy online, bo ja bardzo lubię uczyć się online i samodzielnie, z książek czy z jakichś seminariów. No między innymi czy webinarów. też dlatego, że lubisz ten produkt, ja też się dużo uczę z YouTube'a, powstały nasze kursy online, bo, 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 bo lubimy sami... i wie, sami korzystamy tak. i wiemy, że to może być fajne, jeśli jest zrobione na odpowiednim poziomie. Natomiast to są dwie kwestie. Po pierwsze jaki tryb i sposób nauki ktoś lubi? Bo są takie osoby, które lubią uczyć się tylko samodzielnie, są takie osoby, które muszą pod okiem nauczyciela szczegółowo, więc jeżeli ktoś należy do tej drugiej grupy, no to tutaj kurs online moim zdaniem nie załatwi sprawy. A druga kwestia, jeżeli ktoś jest tak jak ja, że ja lubię czasami y, z kimś na żywo, z nauczycielem, ale lubię też samodzielnie, no to tutaj jakiekolwiek kursy online dotyczące szkolenia psów mają sens dopiero, jak już mamy jakąś wiedzę. Mhm. Natomiast te podstawy, zwłaszcza podstawy takie techniczno-praktyczne, Czyli gdzie dotknąć psa, jak dotknąć psa, jak go naprowadzić, na co zwrócić uwagę, mowa ciała, sposób podejścia no tego nie załatwimy online, no umówmy się. I tutaj jest tylko jedna na to rada: praktyka, 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 praktyka. Dużo psów, różnych psów, dużo psów, różnych psów. Ćwiczenia na swoim psie. Tylko Właśnie, no to może się. teraz tak ładnie podsumowałeś, bo to faktycznie, bo inaczej swojego psa z kursu online wyszkolimy, bo to tak jak ty powiedziałeś, że gdzie dotknąć, gdzie coś. Okej, okay, my to też pokazujemy w naszych kursach online, tylko to jest oparte jest na relacji mm -hmm. w, e, opiekuna z psem, tak. a trener, który miałby szkolić inne psy i innych ludzi, są pewne rzeczy, których online nie. Nie przerobi. Tak? Zwłaszcza, że y, ja to gdzieś tam widzę, albo czasami się z tym spotykałam, że takie osoby, które zaczynają gdzieś swoją przygodę, jako nazwijmy to trener czy instruktor szkolenia psów, czasami robią takie ups, w sytuacji, w której y, tam no, popularne jest, nie wiem, mieć jakiegoś psiaka rasy sportowej, albo jakiegoś psiaka, y, który jest bardzo chętny na jedzenie. I na przykład głównym motywatorem do wykonywania jakichś poleceń jest po prostu jedzenie. No mhm. i ten pies ma po prostu zakorzeniony, on po prostu za jedzenie zrobi wszystko. No więc ćwiczymy jedną metodą, nagradzamy sobie tam smaczkiem, paróweczką i tak dalej. I nagle przychodzi pies, który ma w nosie jedzenie. No i pojawiają się dwie kwestie. A jak zbudować motywację na to jedzenie? I B. A co zrobić do tego czasu, zanim pies będzie chciał pracować na to jedzenie? Jeżeli mamy do czynienia tylko z, ze swoim psem albo tylko z psami, które pracowały w jakiś określon, określony sposób albo określoną metodą, no to i pa, To już trener rozkłada ręce i nie wie co zrobić. Może trafić się piesek, który na przykład boi się ludzi i trener w ogóle nie jest w stanie do niego podejść i cokolwiek na nim zaprezentować. I co? I też rozłożymy ręce i powiemy: nawet... No, lipa, bo ja nie jestem w stanie Wiesz nic na co nam się nawet wykazać? taka prozaiczna kwestia, że jak szkolimy swojego psa, to mamy nieograniczoną liczbę czasu, a tu tak. ktoś nam za ten czas płaci. Tak. tak jakby on płaci też za naszą skuteczność, tak? Przychodzi pies. On chce dostać gotowe rozwiązania. Okej, okay, jak mamy swojego psa, no to, to, działa. to działa. To działa metodą. Jak, jak ten żart informatyków. U mnie działa, nie? To działa, tak. <laughs> tak. U, u mnie działa, u mnie jest okej. Okay. Dobra, to mamy ten temat yy, szkoły wyższe, powiedzmy, tak? Mm -hmm. A kursy jak dobierać? No tak jak wcześniej powiedziałam, idealne jest, ja lubię kursy wyjazdowe, to znaczy takie, Czyli że Czyli takie zjazdy, coś takiego, tak? Może to wyjaśnijmy, bo to może ludzie nie, 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 nie mm. wiedzą, takie no, jakby są dwa rodzaje. Są albo takie kursy, które na przykład trwają, nazwijmy to taki rok akademicki, są zjazdy co weekend. Mhm. Albo są takie kursy, ja takie najbardziej lubię, że po prostu jedziemy na dwa tygodnie na miesiąc i jesteśmy non-stop z psem i z nauczycielem, a zazwyczaj nauczycielami. I jakby przez ten miesiąc chłoniemy cały czas wiedzę na bieżąco. Z psem bądź z kurczakiem. Z psem, bądź z kurczakiem, bo takie kursy też, też. A propos, jest, wytresuj kurczaka. To jest ciekawy temat. To jest fenomen. Eee, może troszkę nam to opowiesz, bo byłaś na kursie, szkoleniu, właśnie wyjazdowym. Kur. Kur. Tak, szkoliłam kury. Kur. Eee, od tego momentu uwielbiam te zwierzęta. Znaczy, ja w ogóle wszystkie zwierzęta lubię, poza pająkami. i mam do nich jakiś taki mm, zachwyt. Natomiast. Eee, to właśnie świadczy o tym, jak szeroko rozumiany jest temat wychowania, szkolenia i zrozumienia psa i w ogóle zwierzęcia, ponieważ yy, pojechałam uczyć się, szkolić psy, właśnie szkoląc kury z prostej przyczyny. Głównie chodziło o sposób. Yy, szkolenia za pomocą klikera, budowania łańcuchów zachowań itd. Tak I najłatwiej jest to zrobić, yy, znaczy łatwiej jest to zrobić na kurze niż na psie, bo kura jest w stanie dużo dłużej pracować, mhm. o wiele szybciej mhm. uczy się wbrew bazarom, yy, Bardzo chętnie się uczy, bardzo szybko wyłapuje pewne zachowanie. Yy, i jakby konsekwencje tego zachowania, więc jakby byliśmy w stanie w krótszym czasie przerobić dużo więcej materiału na tym konkretnym zwierzaku. A kur, no w zależności od Czy stopnia jakby, zaawansowania, była jedna albo dwie. Jakby ktoś szukał, to osobę. to jest... Jak wykresować swet... kurczaka. Jak wykresować kurczaka. Rancho Patrycja poleca, natomiast no jak widzicie z tej opowieści, <laughs> żeby szkolić psy, musicie też czasami wykazać się kreatywnością i to nie jest, że jest jeden słuszny właśnie kierunek. Tak. Tylko są różne kursy, które mogą Wam otworzyć wiele dać, otworzyć umysł. Rzeczy. I to, tak. co wcześniej powiedziałeś, to jest taki zawód, w którym właśnie trzeba się non-stop rozwijać, uczyć nowych rzeczy, mieć otwarty umysł i być kreatywnym. Tak. Tu jako powiedziałaś tą historię, no bo... właśnie o. Mamy psa, nie jadka, mamy psa, tak. bo w naszej szkole już były chyba wszystkie możliwe psy i czasem trzeba nieźle się nakombinować, no żeby. Na pewno nie były wszystkie. Na eee, pewno jeszcze znajdzie się jakiś taki pies, przy którym zrobię. To może źle oczy powiedziałem, ale i... było tyle różnych przypadków, tak. że już miałaś okazję tą kreatywnością, pomysłowością okay. się wykazać i trzeba było kombinować. No bo właśnie, to, to muszą zrozumieć osoby, które dopiero zaczynają. Nie ma gotowych rozwiązań. Jest o, pewien. Jest jest Motto powinno być buhawiorstw. Nie, <noise> Nie ma, ma gotowych, gotowych rozwiązań. rozwiązań. Jest pewna droga, jest pewien, nazwijmy to schemat, ale od tego wychodzimy, a co się wydarzy dalej, no to bardzo mocno zależy od psa i od jego człowieka i to, jakie mają z nim relacje i co my możemy z tym zrobić, bo mm, u nas to nawet na kursach widać i czasami na kursaci, kursach grupowych pytają, a dlaczego ten piesek robi to inaczej, a ja muszę robić inaczej? Albo dlaczego ten pies ma być nagradzany w taki sposób, a ja mam być nagradzany w taki sposób? No bo to są dwa różne psy. I te dwa różne psy potrzebują innego podejścia, innej nagrody, innego sposobu poprowadzenia. I to jest jak najbardziej okej. Okay. I to wcale nie znaczy, że jeden jest gorszy, drugi jest lepszy, albo jeden ma fajniejszą metodę szkoleniową, która szybciej zadziała, a drugi nie. Tylko po prostu w konkretnym przypadku nagradzamy psa, albo prowokujemy jakieś zachowania takie, które w danym momencie będą dla niego odpowiednie. I to są czasami takie skrajne przypadki, że są psy, które stopujemy jak zaczynają skakać, skakać po człowieku i się po nim bawić, a są takie psy, które nagradzamy za to, że zaczynają skakać po człowieku i się z nim bawić. Że, że się nauczyły bawić. Tak. Że, tak. że okazały tak. zainteresowanie, tak. nie tak. E, Dobra, a teraz jak już jesteśmy tym behawiorystą, trenerem, mhm. gdzie możemy znaleźć pracę? <laughs> no dlatego mówię, że to są największe schody, bo to jest tak. Uczę się, pracuję. No. No i co jest pomiędzy, nie? To jest zawsze ten najtrudniejszy moment, co jest pomiędzy, że jakby pojęłam jakąś tam wiedzę, zdobyłam, coś już potrafię, a tutaj już mam normalną pracę, czy tam u kogoś, czy u siebie. A jak to się wydarzyło? Jak to połączyć? No i nie ukrywam, że to jest najtrudniejszy moment. Przez staży nie ma, nie? Praktycznie w bardzo tym zawodzie. Trudno. Bardzo ciężko. trudno jest znaleźć miejsce, gdzie można odbyć praktyki. To znaczy, umówmy się, praktyki nawet idąc dalej. Bardzo ciężko znaleźć ogłoszenia o pracę w tym zawodzie, bo wszyscy no my jesteśmy szkołą, która. No nie wszyscy, ale jest. Niewiele nie wszyscy, takich ale szkół. większość. Nie, większość osób, które do nas aplikuje i Aha. przychodzi, to mówi, że y, ciężko nie, nie widzieli takich ogłoszeń. Nie? No bo niewiele jest szkół, które zatrudniają, zatrudniają. Y, innych trenerów z prostej przyczyny. Jak ktoś już jest trenerem czy tam behawiorystą, no ja będę. Instruktor, trener, behawiorysta, nazwijmy no to, że będę to zamiennie stosować, y, no to pracuję jakby na własny rachunek. Ewentualnie, na przykład, są dwie, trzy osoby, które się skrzykną i jakby razem sobie budują szkołę no tak. jakąś konkretną, jakieś miejsce, gdzie sobie pracują, trenują i tak dalej. No i niewiele jest takich miejsc, które zatrudniają ludzi po prostu z zewnątrz. I to jest cała trudność. To dobra, lecimy z reklamą. Jak szukacie pracy w Katowicach, to no, my to zatrudniamy da... cały czas. My reklamujemy wciąż i wciąż. Wciąż i wciąż. Napiszcie do no i nas. Powtarzamy w kółko na maila. I w kółko, ale to jest ciekawe, zgłoście, to ja od razu porusza ten temat. Zgłoście, zgłoście CV, a powiem inaczej: a jak jesteście są z całej Polski i nie znacie się na marketingu i na innych rzeczach, a tylko chcecie szkolić pieski, to za jakiś czas rusza nasza oferta franczyzowa. Tak. Więc bo... też do nas napiszcie, jeżeli chcecie. W ten sposób no u bo nas tu, pracować, tutaj współpracować. zahaczyłeś o pewną kwestię, że osoby, które chcą szkolić psiaki, chcą szkolić psiaki, a nie budować strony internetowej, za, internetowe, zajmować się reklamą, marketingiem, grafikami, mailem, yy, procedurami klientów, jakimiś klientów prawnymi i, tak i rachunkowymi. Więc jeżeli jesteście kimś, kto szkoli psiaki i jakby. Macie problem z ilością klientów, to zapraszamy, jeśli chodzi o franczyzę. Natomiast teraz wrócę do naszej ciągłej rekrutacji. To jest fascynujące i ciekawe, bo nieskromnie powiem, że gdybym ja ucząc się trafiła na taką szkołę jak Projekt Pies, która da mi możliwość odbycia praktyk, wyszkolenia się, a potem potencjalnej pracy, to bym. Kilka lat temu była najszczęśliwsza na no świecie. No i jeszcze nie ukrywajmy, że ta potencjalna praca jest bardzo, bardzo dobrze płatna. Natomiast co się dzieje, kiedy przychodzą do nas osoby, które chcą szkolić psiaki i pracować u nas? No nie ukrywam, że bardzo wiele osób jest zdegustowanych faktem, że musi się najpierw u nas wyszkolić, odbyć praktyki odbyć staż, wdrożyć... Poznać nasze know-how, nasze naszą... metody, filozofię. Więc mi się to w głowie nie mieści, po prostu, że przychodzą osoby tak bardzo, wiesz... No właśnie to co mówisz, tak że wiemy wszystko. Zajarane, nie? Tak, że ja bym bardzo chciał, bardzo chciał, bardzo chciał, ale jak to się muszę dwa czy trzy miesiące uczyć? No po no, Tu do tego, co wcześniej powiedziałaś. To jest takie, że wiemy wszystko i brak chęci rozwoju, natomiast... No tak jak mówisz, staż, praktyka u nas... To to jest coś, coś fajnego, tak? Bo Uwaga, u tych, nas za ten przy... staż i za praktykę się nie płaci. Nie musicie nam płacić za to, że my was wyszkolimy. E, znaczy no i druga sprawa, na staż i praktykę zapraszamy tylko tych, którzy mają szansę u nas pracować. No tak, I to, to nie uczciwie. jest tak, że my na was wtedy zarabiamy na tym stażu, bo i tak. No jakie to jest zarabianie, jak ktoś pracuje pod moim okiem? No, to... I, no, no ale tylko mówię. I mało jest takich, myślę, miejsc, które na takim stażu poznacie tyle grup, tyle psiaków i tylu kursantów tak no, jak u nas. Tak, że faktycznie jest na czym pracować, bo. Przekrój tych psów jest ogromny. W związku z tym, że prowadzimy rozmowy rekrutacyjne yy, dość często, wiemy, co się dzieje. No bo dostajemy informacje od osób, które do nas przychodzą i albo gdzieś pracowały, albo gdzieś właśnie były, na, nazwijmy to, tych stażach krótkich i ja łapię się za głowę w sytuacji, w której jakaś szkoła potrafi wziąć osobę z ulicy i powiedzieć, I to jest twoja grupa, masz i pracuj. Działaj. No tak jak w sumie zaczęliśmy od tego ten podcast, że metod, sposobów jest wiele, no i teraz szkoła musi mieć, moim zdaniem, jakąś taką spójną filozofię, swój pomysł na to szkolenie i teraz... Nie wiem, ja mam filozofię A, zatrudniam osobę B i ona z tym swoim planem B leci, i teraz finalnie dwie osoby, które jedna była u A, druga u B, spotykają się na osiedlu i tak jakby były w dwóch innych szkołach. Tak, tak no, trochę bez tak. sensu. Poza tym to mnie zawsze zastanawia, że ktoś się. Ja bym. Ja naprawdę bym truchlała, jakbym nową osobę, której tak naprawdę nie znam, puściła do naszych najukochańszych kursantów, nie będąc pewna ich. Jej komp czy jego kompetencji. No po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Wiesz co, tu dochodzimy do tego, co ty powiedziałeś, że tak jakby e, polecenia, to, jest, e, to tak. jest ważne w tej branży, i tak jakby e, zależy nam na tym, żeby e, na tej marce naszej i tym, co. Tej Tiem, naszej filozofii jest. Reprezentuje, reprezentuje sobą tym... i to się nigdy nie zmieni. Pies jest najważniejszy. Pies jest najważniejszy, pies ma być członkiem rodziny i chodzi o to, żeby na tych zajęciach był fan. Tak? tak? Taka tak. jest nasza filozofia. Jak się spotkają kursanci od ciebie z kursantami, którzy są u Karoliny, naszej instruktorki, która już ponad rok u nas pracuje. To oni mają mieć te same doświadczenia, tak? Okay. i uwaga, a propos Karoliny. I Karolina, mimo że już pracuje, to ona i tak w kółko jeździ na szkolenia, warsztaty i seminaria i dalej się dokształca. Więc to, to jest właśnie taki, że jak my szukamy kogoś, to szukamy osoby, która jest tych pewnych rzeczy świadoma. Że, bo ktoś by wiesz, powiedział, mam pracę odhaczone, koniec, nie? Chętna, roz, chętna się rozwijać, może tak. Przy okazji pozdrawiamy Karolinę, tak. która powiedziała, że czeka na podcasty i ulubiony podobno format u nas. No ale troszkę mieliśmy tam... Zawirowań tak, i zadań. Czekaj, bo jeszcze jedną rzecz chciałam no, no, no. powiedzieć, zanim mi umknie, jeszcze wracając do tych y, rekrutacji. Y, bo mam tak, takie informacje z zewnątrz, jak prowadzimy te rozmowy y, kwalifikacyjne, że często to jest po prostu spotkanie dwóch osób i ktoś jest, nazwijmy to, pracodawcą, ktoś jest pracownikiem i mówią tak: My szukamy pracownika, a ja szukam pracy. Okej, okay, to przyjdź w poniedziałek, zaczniesz zajęcia i jest koniec, nie? Mhm. Więc y, i tam wrzucony ktoś jest na głęboką wodę, czy tam nie na głęboką wodę. A u nas na rozmowach rekrutacyjnych dostaje się psiaka zwanego szefem wszystkich szefów, czyli sneakersa. I... I to jest w ogóle dopiero na drugim etapie rekrutacji. Tak. I, I trzeba z nim się męczyć. I trzeba go pewnych rzeczy nauczyć. I to jest bardzo szybki sposób na to, na żeby już wyłapać co, jak i którędy. No dobra, to teraz tak. Czy ta praca jest fajna? No najlepsza na świecie. Ale. Ale, o, jest, ale. Jest, ale. No bo teraz wiesz, ktoś, kto nas słucha, chce zostać tym behawiorystą, nie chce, zastanawia się. No i posłuchał sobie. Myślę, że przerobiliśmy te kroki mhm. od A do Z, nie? Co mhm. sobie co musi zrobić? Jakie mieć predyspozycje, no a teraz czy warto? Czy, czy warto? tak? To ja może powiem, nie będę wyrażać swojej opinii, bo to tak jak mówię, każdy jest inny. Natomiast powiem, jakie są plusy i jakie są minusy. O, to może fajnie w tą stronę. Plusy są takie, yy, że pracujemy z psiakami. Głównie skupiamy się na pracy z ludźmi, ale ten pies jest nieodzownym elementem naszej pracy. Więc... Pozytywne emocje, to jest też powód, dla którego troszkę ja zmieniłem. Aha, I, I tak ja w pełni się zaangażowałem i w pełni przeszedłem nie ma chyba drugiej takiej pracy na tak pozytywnych emocjach i, i takim fajnym odzewie. Bo nigdzie nie ma tyle merdania ogonów. No właśnie I, ty, i tych, i tym przekazie, tych wiadomościach, które dostajemy od kursantów, bo my nawet rzadko używamy słowa klient, nie? No nie no tak my nawet faktycznie, oni są kursanci. Piesełki. Dostajemy. Znaczy ja w ogóle się nie obraźcie, drodzy kursanci, bo ja wiecie, cały telefon mam wpisane na przykład Labrador Misia. Ale wiesz, jak dostajemy te wszystkie, te wszystkie wiadomości, tu byłem z psem w górach, tu coś, tu zdjęcie, tak. to się od razu e, przyjemniej albo, pracuje. I nauczyła się albo czegoś tak, się Tak, filmiki, bał. jak tu. Kto ostatnio wafelek wszedł? Zaskakujące, wafelek wraca do domu, nasz, wraca. Po schodach tak. wraca chętnie. To jest emocje pozytywne. Bardzo psiaki. dużo pozytywnych emocji. Dwa. E, zdrowa praca pod tym względem, że jesteśmy w ruchu. Jesteśmy Dużo w ruchu, jesteśmy też na świeżym powietrzu, powietrzu, jak jest tak. pogoda, tak. Jak ktoś lubi kontakt z ludźmi, no to macie właśnie możliwość bardzo y, dużej ilości kontaktów z nowymi ludźmi, którzy znowu przynoszą wam te pozytywne emocje. E, brak nudy, do tego bym dopisał, bo każdy pies, każdy człowiek tak. jest trochę inny, nie? Tak. Nie, nie ma nigdy dwóch takich samych psów, nie ma nigdy dwóch takich samych grup, więc nawet jeżeli mamy jakiś tam program, to yy, tam się zazwyczaj różne rzeczy dzieją i, i ta praca jest taka, bym powiedziała, na pewno nie sztampowa. Okej. Okay. No i jak Kasa. No, ale, no, nie no zależy, ile powiedzieć. masz klientów, no, no, no okej, okay, no dobrze, no, ale mówię w sensie, nie wiem, tak jak u, jak u nas, Stosunek... u nas stawki. Inaczej, stosunek ilości przepracowanych godzin do tego, co się zarabia, tak bym to określiła, bo yy, nie jesteście w stanie jako dobry instruktor pracować więcej niż 4 godziny dziennie. No, tak. Nie ma takiej możliwości. E, pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli z podstawówki, liceum i gimnazjum. Tak ja chodziłam do gimnazjum. E, jeżeli oni mieli 6, 7, 8 godzin z rzędu, to ja ich szczerze podziwiam, bo uważam tylko, oni tam jeszcze mieli przerwy, my raczej tam nie mamy przerw, natomiast uważam, że to jest nieefektywna praca, jeżeli ktoś pracuje więcej niż 4 godziny dziennie, więc naturalnym jest, że nie zrobisz etatu. Natomiast jesteś śmiało w stanie zarobić tyle albo więcej za te 40 godzin w miesiącu, co byś zarobił jeszcze, w tam. No powiedzmy, pracy zarobić za inaczej. 170. Powiedzmy, doprecyzujmy, zarobić pracując u nas. Aha, Może tak, no, no tak. bo to stawki są, wiesz, różne. Są szkoły, które. No okej, okay, osobny, osobny temat. Mówimy pracując u nas. Dobra, tak. więc to z plusów. Że teraz no i chcesz... Jeszcze jeden plus. Sam sobie poniekąd ustalasz grafik. No, poza zajęciami grupowymi, które u nas no są sztywne. No, dobrze, no to u nas są sztywne, ale też się dogadujemy, kto które grupy sobie bierze. Okay, Natomiast no rozumiesz, grafik jest... nie jesteś w stanie tym manewrować. Nie, nie, nie jesteś ograniczony nie siedzisz od pracuję do, no, od poniedziałku okay. do piątku, od 9 do 18 i nigdy nie jestem w stanie z tym nic zrobić, tak? No okay. Tylko u, i jesteś zajęcia indywidualne sobie... jest też tak. tak, grafik. Okay, Więc to jest tym na pewno samym plus. masz więcej czasu dla swojego pieselka. Minusy. Minusy? Minus przede wszystkim jest taki, że yy, pracujemy z ludźmi i trzeba bardzo mieć dobre podejście, bardzo dużą wrażliwość i odpowiedni sposób postępowania w zależności od tego, kogo mamy po drugiej stronie. Bo dla niektórych. Musimy być fleksyjni bardzo. I Takim trochę psychologiem ludzkim. ludzkim ten, w Ten sposób. To najczęściej chyba przy tych, przy małżeństwach, nie? Tak, małżeństwo i pies. Prowadzę poradnie małżeńską, tak. Więc to jakby musicie bardzo mocno brać pod uwagę, że często problem nie tkwi w samym psie, tylko właśnie w ludziach, i trzeba im trochę zmienić podejście do pewnych rzeczy. To jest pierwszy minus. I drugi minus, no ale to może nie wszyscy tak będziecie mieć, ale ja tak mam. Że ja bardzo przeżywam. I ja myślę o tych moich kursantach. I jak mam jakichś takich kursantów, które, którzy mają taki problem, że to bardzo negatywnie się odbija na psiakach, to ja mm -hmm. potem myślę i się zastanawiam, ojej, a co z tym psem? Albo a ten się rozchorował. A tak jak ta nasza kursantka, co tam ją jakiś psiak pogryzł. I ja potem siedzę i myślę, i po nocach i się zastanawiam, a może tak bym mogła zrobić. A może tak, a co u nich słychać? A dlaczego? Więc ja tak żyję. Trochę. No na pewno to nie jest tabelka feksaluty tego psiaka. Nie. Masz, znasz imię, jest zdjęcie. No i potem no mi się za... tęskni też za nimi. A jak jest wszystko dobrze, to mi się potem tęskni za tymi kursantami czasami, właśnie. Więc to jest takie, że ja się tak przywiązuję bardzo. I, i to nie, nie wiem, czy to się. No to trzeba być empatycznym. Jak pracujesz z ludźmi i z psami, to trzeba być empatycznym. Jak masz w sobie dużo empatii, no to jednak y, gdzieś tam to przeżywasz. Dobrze. Albo jakby czy, się trafiają takie. Czy trenerka, behawiorystka chciałaby coś jeszcze dodać? No i trzeba mieć kondycję. I czasami chodzić yy, na mrozie. Na mrozie, Czyli, o. Na spacerki. 25 tysięcy kroków dziennie to tak. Konieczność zajęć indywidualnych. No. A ty czy chciałabym co coś dodać? Czy o coś nie zapytałem? Czy to ktoś taki, kto chce zostać behawiorystą? Coś jeszcze powinien wiedzieć? Tak że bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność. A, fakt. O tym zapomniałem. zdrowie fizyczne i psychiczne i odpowiedzialność tego, co na przykład, jeśli to są zajęcia grupowe, zdarzy się w grupie. No tutaj faktycznie później kursanci niekiedy się dziwią, czemu dostają od ciebie czy od Karoliny reprymendy za to, że puścili smycz. Tak. Bo, bo to finalnie my za to odpowiadamy i cały czas tak do tego podchodzimy, że Jesteście u nas, naszymi gośćmi, I kursantami i to my musimy dbać o bezpieczeństwo, a nie na zasadzie, nie wiem, psy się pogryzły, czy coś się tak. stało, tak? No my mamy nawet w szkole każdą rzecz przemyślaną, zabezpieczoną. E, Jakieś żeby... kontakty są tak, zabezpieczone, kabli są nie ma, rzeczy, zabawki są względnie takie bezpieczne, to... pilnujemy, trzeba mieć oczy dookoła głowy i trzeba ponosić odpowiedzialność. Za no i trzeba to, co mieć dużą robi. wyobraźnię, bo no. tutaj, no i do dzisiaj chyba i psy i kursanci mogą cię zaskoczyć, nie? To zawsze. To, to zawsze, to trochę jak z dzieckiem i no ze zwierzęciem nie wymyślisz na co ci zwierzak wpadnie i co mu głupiutkiego uderzy do głowy i co sobie w danym momencie wymyśli i jednak trzeba zawsze zakładać bardzo, bardzo wiele opcji i pewnym rzeczom już przeciwdziałać, żeby potem nie było płaczu, więc ja tak bardzo profilaktycznie do tego podchodzę, że wolę się pomylić w tą stronę i za bardzo huchać na zimne niż potem, żeby się coś niefajnego wydarzyło więc jak czasami krzyczę na naszych kursantów... To z miłości. To z miłości do piesełków i z y, takiej rozwagi. Okej. Okay. Zakończymy ten wywiad o podcast w nowej nie, formule. Przema Przemaglowałem. Przemaglowałem. Jeśli wy macie jakieś pytania do Patrycji, możecie pisać. No, Właśnie... ja chętnie pomogę, bo powiem wam szczerze, chętnie że... Chętnie pomożesz. Możecie też y, na przykład na YouTubie w komentarzach pisać, to może jak będzie tego dużo, to może jakieś Q&A zrobimy czy coś. Zależy, no jak dajcie znać, czy was to będzie interesowało. interesowało bo, bo ja wiem, jest... że to jest taki temat, że jak ja na początku szukamy Ale informacji, czasem dostajemy to to takie problem. zapytania. Tak, ja zawsze odpowiadam, zawsze pomagam. Staramy się pomóc, a tak jak mówimy, jak będzie tego dużo, to może faktycznie znowu w jakimś innym naszym formacie. Natomiast no zobaczymy, jak się spodobał nowy podcast. Ja już tu mam wizję, że z ciekawostek będziemy cię z innych rzeczy manglować, albo Oj. na przykład do następnego tego podcastu Szwagra zaprosimy. Szwagra snikersa. Szwagra snikersa. Już Szwijanie. widzę, ty ciekawy Wojtek, ciekawy człowiek. Opowie <noise> nam, jak się żyje z Labradorem. Przemaglujemy go, jak to było u nich? Może? Tak? No Wojtka pytaj nie. Mnie. Właśnie, ja muszę muszę pomyśleć, Zapytaj muszę Wojtka pomyśleć, generalnie jak to będą. muszę się nie pozbyć, no już wiadomo, no nie, już, nie, nie, nie. ale nie, 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 nie. ustąpię, ty, ty masz kolejne pięć serii na naszym kanale, ile tam jest jeszcze tych, co ty obsługujesz. Zaraz ruszamy z rasami. No właśnie. Tyle na dzisiaj. Tyle. Dziękujemy. Idziemy jeść obiadek. Tak? Już? To ta no. pora? Czekaj. Tak? No. Obiadek? Obiadek? No. Jedzenie? No. Pisek? No. jest pisek? Oni są tacy sami. Ze są tacy sami. No i co, No, a, I a, a, rozwa no a, nie da się tutaj, bo rozwalimy te a Ramiona. No, co na mnie krzyczał. Tyle. Pa! Pa!